nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, żebym z czymś tak zawaliła. To za chwilę usłyszycie. Ja nawet kurwa. Ja nigdy nie miałem takiego przypału w swoim życiu. Nigdy nie miałem. Lecimy do Amsterdamu! Tak się Natalia cieszy, ponieważ sprawdziła i okazało się, że nie ma ważnego paszportu! No i co? Ty na to? No jest lipa. No jest lipa. Trzy razy mówiłem. Nie mówiłeś trzy razy. To, że powiedziałem raz, że musisz wziąć ze sobą paszport. No paszport. No masz, tylko kur... nieważny! Dałbym radę załatwić jej ten paszport w jeden dzień, gdyby sprawdziła. Lecisz gdzie? Do Amsterdamu. Na pewno nie do Londynu. Też możemy na ryzyku po prostu pójść, zaryzykować i pojechać. Przecież nikt cię nie wpuści bez paszportu do Londynu. Mam paszport, to jest nieważne, mogą mnie zauważyć. Ale jak nie mogą mnie zauważyć? Zawsze się sprawdza takie rzeczy. No. Ważność paszportu to pierwsza rzecz, którą się sprawdza. Co jest kurwa? Nie? To dobrze. Ej, no, coś śmieszniejsze, ubrałem przed chwilą prawie tą samą bluzę. Co jest grane? Nie no, trzeba na miniaturkę, stać. Najpierw latasz do Rzymu, tam gdzie ja, później do Paryżu miałeś... Paryża miałeś się... A ty lecisz do Paryża? Do Amsterdamu lecimy. Dobra, my lecimy na Zakynthos, myślałem, że lecicie do Paryża. Nie, ja na Zakynthos byłem w zeszłym tygodniu. No dobra, to miłego lotu. Ej, strasznie głodna jest. No to zjesz na gastro w Amsterdamie. No. To ty mi dasz i kupisz za to, że w ogóle ja muszę znosić z tobą te wszystkie historie. Ja taka nie jestem, Marcin. Ja nie wiem, co się odbyło. Ja nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, żebym z czymś tak zawaliła. Może inaczej, ja się nie spodziewałam, że paszport po prostu straci ważność po 10 latach. Celia stwierdziła, że sama jutro pojedzie do konsulatu. Jak ja będę pisał książkę, ponieważ jestem 2 tygodnie po terminie. Terminie oddania w sensie. Ja jestem jeszcze w niezbyt dalekim etapie. Mam cię zostawić, rozumiem? W sensie jak chcesz. Jednak. Małe, starsze są polskie lotniska, nie? Tak jak ty. Tak jak moje rączki. Które nie pokonały Lexi. No ostatniej ma. Zerwiesz ze mną. Zerwę. Ale to po wyjeździe. A teraz zrób fikołka. Nie, ale umiem gwiazdę. Dawaj. Jezu, jaki wstyd. Hotel. Koparka na górze, po prostu jeszcze nie skończyli budować. Nie, to po prostu jest styl architektoniczny lot. Zobaczysz, co my mamy architektonicznego w pokoju. A ja odcinek wrzuciłem przed chwilą, w którym było pokazane, jak ja rezerwowałem. Dobrze, że tego nie widziałaś. No widzisz? A tak byłeś zły na mnie, że nie widziałam tego filmu. No bo jak się nie ogląda filmu chłopaka? No, ogląda. Dobra, weź, dobra, pa, dobra, pa. Jaki jest najlepszy sposób na to, żebyś mogła odpocząć? Znalazłem hotel, w którym wydaje mi się będzie to idealne. Oh shit, to jest sauna. Mamy saunę w pokoju. I schudniesz! Dlatego mówiłeś o tym, że to pozwoli ci utrzymać formę. I śmiesznie jest mieć wannę w sypialni. A ja się tu zjadę. Będziesz sauna mistrzem, sauna master. How to use the sauna? Yep. The operation knobs can be found broom card in the cabin. Ej, ciężko jest być operatorem i tak cały czas trzymać. W sensie wiesz, o co chodzi? Doceń swojego. Wydaje mi się, że ten Filip, który zarabia te 40 tysięcy euro, robi to jednak... jest wart tej ceny. To sobie go zatrudni za tyle. Generalnie wydaje mi się, że w różnych sytuacjach ja jestem o wiele bardziej techniczna i taka bardziej ogarnięta w takich rzeczach niż Marcin. Na przykład raz się zepsuł kran w wannie i ja go naprawiłam. Ja też zabiłam mu ćmę. Dawaj teraz. Stay. Ona jest mądra, ona jest naprawdę inteligentna. Ona tu przetrwała 3 dni. To ja mogę zrobić ten kamień. Nie! Zostaw, czekaj, widzisz ją tam. Nie! Weź to szybko! Przed którą Marcin s***ał. Czyli poddajesz mi część garzy też za bycie operatorem na tym wyjeździe. Przyjechaliśmy na pizzę, na nowojorską pizzę do Holandii. Jest tak dobra? Jest przepyszna. Jest tak dobra. Jest przepyszna. W ogóle. Spałem jakieś 3 godziny. Nie, czujcie, że nam kazali zjeść w pokoju? Pierwszy raz spotykam się z sytuacją. Jeszcze byliśmy minutę przed końcem tego śniadania. I nam kazali wziąć i zjeść sobie. No to tak z łaski, bo najpierw chcieli nas po prostu w***ać. Siedzę sobie w pokoju i uploaduję pliki dla montażysty. Czekając przy tym wszystkim, aż Natalia wróci. Pisała mi przed chwilą, że jedzie już Uberem do konsula. Tu, konsulatu. Kurde, fajnie tak, powiem wam. Ja sobie chyba zrobię taką saunę w pokoju. To za chwilę usłyszycie. Ja nawet kurde... Nie wiem, jak mam te bilety na tenisa. Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja ich nie mam. Nie wiem, ja po prostu dostałem zwrot na kartę i ich nie ma. Właśnie się zorientowałem, bo chciałem je
na nie zerknąć. Natalia właśnie jest w Hadze, wyrabia sobie paszport nowy, przynajmniej się stara, bo nie wiem jak jej idzie. Jak ona tu przyleci, jak ja mam jej powiedzieć, że te bilety one się kurwa nie kupiły? Ty, no nie mam tych biletów, no. Nie masz. Stary, ja nie wiem co się stało. Ja nawet nie pamiętam z której karty płaciłem, żeby sprawdzić czy te pieniądze zostały. Ja wiem, że one były pobrane i co, cofnęli mi je i ja nie wiem co się stało, ale nie mam nigdzie tych biletów. Czy nie ma tych biletów? To kurwa, super. Kupuję nowe. Przez ostatnie dwa dni krzyczałem na Natalię, że kup sportu nie sprawdziła i nie sprawdziłem czy bilety kupiłem. Halo? No? No ja wszedłem na pociąg. No. Prawie się udało, no. No nie da się tak tego od ręki załatwić, bo by do zabrania pojutrze dopiero. Pojutrze? No. To może odbierz go w piątek? Nie, no żartuję, mam go. Masz go? Serio? Tak. No dobra. Ja nie mam biletu! Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Chodłem w panikę. No ja nigdy nie miałem takiego przypału w swoim życiu. Nigdy nie miałem. Nie, co ja mam zrobić? Patrzcie to, ona ma ten paszport. A wiecie co ja mam? Na pewno nie bilety. Nie wiem jeszcze jak jej o tym powiem, ale na pewno muszę na przykład zrobić zdjęcie menu i zapytać się czy chce coś jak przyjedzie. Hello, I'd like to order a burger and a wine. So you can come in 40 minutes, okay? Udobruchanie swojej dziewczyny, etap pierwszy właśnie się zakończył. Mamy burgera, którego chciała, mam wino, ale udało mi się już kupić nowe bilety. Zapłaciłem jakieś dziwne ceny, niby są w tym samym sektorze, tylko jakieś rzędy dalej. Za jeden zapłaciłem dla Rogera 6 koła, dla nas, nie wiem, jakieś pojebane. Ja nie rozumiem jak to się dzieje, ale już trzeba było improwizować. I Roger powiedział, że on wtedy oddaje już jakby swój spot, bo tam zawsze jest jeden rezerwowy zawodnik i będzie po prostu na ławce kibicował innym, ale że on chce skończyć karierę w piątek. To by było tak kurwa grube. Wow, stary, jakby to się stało. Stary, Federer i Nadal, jak ja mam kiedyś jechać na mecz tenisa, to jest właśnie mecz, na który powinienem jechać. To jest, no nie ma innego meczu. Byłam jeszcze w sklepie i kupiłam jakieś itemki fajne. Czekaj. No to się, no nie, no rozbier, poczekaj, wszystko po kolei, ja dobra? Ej, wiesz, wszystko że, kupiłam dwa wina? Wszystko po kolei, możesz się rozebrać, zakryć ręcznikiem, nie wiem, cokolwiek. No dobra, to teraz zapraszam do kąpieli. Wskazałeś tam nogę? Nie. Jest strasznie gorąco, strasznie. Z tego miejsca serdecznie nie pozdrawiam Filipa, który miał mi dać statyw taki, żebym sobie ustawił kamerę. Mi ukradł końcówkę. Musisz troszkę nagryć, nie? Ja muszę... My z Marcinem jesteśmy smakuszami wina wytrawnego, bardzo dobre. Paszport tymczasowy. Jest trochę cieńszy. Tak ci wy... Co? Ja nie wiem jak to się stało. No. Ale tych biletów nigdzie nie ma. Na ten turniej, jesteś na ten turniej. Ja nie wiem. Ale i tak mamy lot, no to podejdźmy do Londynu po prostu. Naprawdę. Czy wolisz zostać tutaj? Nie, mamy. Myślałem, że się przejmiesz chociaż. Że zapierdalałaś po paszport, bo mieliśmy jechać i co, i się nie przejęłaś nawet? W sensie, że nie przejęłam się, że nie ma nigdzie biletów na tenisa, który mnie nie interesuje i tak w sumie chciałeś tam jechać i Roger? Ale kupiłem już nowe bilety. O, nie przejęłam się, bo szczerze liczyłam na to, że mi powiesz, że nie da się wjechać do Wielkiej Brytanii z paszportem tymczasowym. Myślałam, że powiesz coś takiego. Więc jakby to, że nie ogarnąłeś biletów, to jest w sumie nic. Ja nie wierzę. Nie wierzę w to, ej. Ty nie rozumiesz jaka to jest ranga tego, co się stało, jakie to jest... No wiem, no właśnie... Nie rozumiesz. Tato! Tato, jesteś? No, słucham cię. Przysłuchaj, na sesji wieczornej, piątkowej, Laver Cup, wiesz kogo zobaczę? Na tego, Maraja. Dwa mecze są na sesji wieczornej, Marej, Singla gra, a wiesz kto gra w deblu? Jezus Maria, tato, popłaczę się. No zgadnij kto gra w deblu. No Federer, nie? No z kim? Nadal. Z Nadalem, kurwa, rozumiesz? Wiesz, że te bilety teraz kosztują po 160 tysięcy złotych? No to lepiej sprzedaj i wracaj. Nie, tato, niektórych rzeczy nie da się, nie można mierzyć z ceną, no.